Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj witam was w kolejnym filmie na moim kanale. W nim zajmiemy się kartą Team of the Season Ricardo Kaki, brazylijska legenda. Jedyny piłkarz, który to w trakcie ery Ronaldo i Messiego zdobył złotą piłkę, to właśnie on w wersji niebieskiej. Statystyki ma naprawdę spoko. 75 tempa, 85 strzelania, 87 podań. Właściwie po co ja mam to czytać? Sami to widzicie teraz na ekranie. Świetne pracowitości. Myślałem, że miał 184 cm wzrostu. Nie jest to ważne, złożyłem hybrydę. No nie można tego nazwać, znaczy można nazwać to hybrydą. Jednak nie oszukujmy się, że nic szalonego to nie jest. Jest Pato, postawiłem właśnie na niego, ponieważ przed chwilą oglądałem sobie mecz Ligi Chińskiej. 0-0 było, no ale stwierdziłem, że a co tam, nacieszmy się Pato, póki jeszcze jest w grze. Tutaj Marlos, dlatego że tak ładnie mają 5 gwiazdek sztuczek i Costa i właśnie Marlos. W pomocy wypożyczony David Luiz, Smalling, Danilo, nowy nabytek Manchesteru City, Batland w bramce. I tych panów doskonale znacie, więc co mogę powiedzieć, wyszukajmy przeciwnika. No proszę, proszę, taki zwykły skład z Bundesligi. Znaczy, Werner nie jest zwykły, Werner to jest kapitalny napastnik, więc trzeba na niego uważać. W dodatku z Pulisiciem tworzą naprawdę zabójstwo czy napad. No i Coman. Prawdę mówiąc, chciałem dzisiaj nagrać draft, jednak nie chciałem, wiecie, tak rzuciłem sobie okiem na te tocy z MLS i patrzę, kurczę, jest ten Kaka, no to dlaczego nie? Dlaczego nie? Karta wygląda ciekawie, a zawsze to lepiej chyba niż kolejny draft. Ale będę z wami szczery, naprawdę ostatnio trudno jest mi znaleźć jakiś, kurczę, pomysł na film jeszcze z FIFA. Wiem, że mam serię do ukończenia, jednak nawet tak nie chcę, no nie chcę po prostu ciągle spamować odcinkami Back to Glory. Doskonale wiem, że tę serię będę musiał zakończyć wkrótce, znaczy no, gdy dojdziemy do Ligi Pierwszej oczywiście i będę miał cały skład zbudowany, no ale jednak chęci trochę brakuje, naprawdę, no te informacje o FIFA 18 sprawiły, że już o 17 ledwo co chce się myśleć, jednak nadal się staram, nadal tutaj próbuję coś kombinować, no i miejmy nadzieję, że wyjdzie fajny odcinek, padnie kilka dobrych bramek i wszyscy będą zadowoleni. W tym tygodniu na kanał planuję wrzucić, tak jak obiecałem, film na temat handlowania, na dodatek dojdzie jakiś film z retro FIFA. Będzie ciekawie, Kaka świetnie załatwił przeciwników, jednak strzał zdecydowanie do zapomnienia. No niestety strzał z dystansu, z tego co pamiętam, w grze ma ocenione dosyć nisko, więc będzie trudno, ale będę się starał. Kaka znów. Okej, cudowny dribbling tym razem technicznie i to jest bramka, jakie tam nisko ocenione, właśnie takich bramek oczekuję po tym piłkarzu. To jest Pato. Tę bramkę zdobył Alex Pato. Okej. Znaczy, jestem pod wrażeniem, bo byłem przekonany, że steruje Kaką. Kaka do Pato, znów Pato jest główną postacią tej akcji. Świetne, prostopadłe zagranie od legendy. I Costa, nie myli się, 0-2. Fajne akcje wychodzą, tylko wiecie co, czekam jeszcze na takiego soczystego longshota. Owszem, ta bramka Pato była naprawdę ciekawa, jednak wiecie jakie gole ja lubię zdobywać. Przy okazji tak chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę cieszę się, jak bardzo ten odcinek piłkarskich pytań wam się spodobał. Właśnie czegoś takiego według mnie brakowało na kanale. Czegoś, co nie będzie związane z FIFA, ale będzie związane z piłką nożną i zarazem będzie wam się podobało. Dlatego też kolejny odcinek pojawi się już wkrótce, prawdopodobnie w piątek, ponieważ chcę, by film ten był poświęcony Premier League. Jako że liga wraca właśnie już w sobotę, to chciałbym tam jakieś, wiecie, swoje typy podać. Kto będzie królem strzelców? No pewnie zadam kilka pytań sobie, ale po prostu są tematy, na które muszę powiedzieć, więc to będzie taki odcinek w połowie z pytaniami moimi i połowie z pytaniami waszymi, jednak naprawdę super, że wam się to podoba. Dziękuję. Coman dobrze skleił, od razu ruszył do przodu, musi uważać Smalling, by nie faulować. Będzie podanie, czy sam to skończy? Będzie bramka. Pulisic, 1-2. Marlos, zagranie piętą, Pato do Casemiro, on ma ogromną siłę strzału, znokautował Leno tym uderzeniem, jednak kończy się tylko na kolejnym rzucie rożnym. Kaka technicznie znikąd i teraz to z pewnością jest on. To nie jest Pato, to nie jest Pato, ponieważ widzę to już po cieszynce. Nic nie wskazywało na to, że ten gol padnie, jednak wystarczyło być cierpliwym. Wystarczyło wszystko robić spokojnie i zobaczmy powtórkę. Świetna kontrola piłki brazylijskiej legendy, techniczne uderzenie, Leno bez szans. Prowadzimy 3-1. David Luiz, oczywiście, że Marlos był na czystej pozycji, tylko czy on to skończy? Zejście na lewą nogę, dobitka Kaki, gol! Pięknie. Nie, znów Pato, no nie wierzę, jak...
Nie mam pojęcia, jakim cudem ja ich ciągle mylę. Już drugi raz, gdy Pato zdobywa gola, mówię, że Kaka zdobywa bramkę. No jakby dobrze. W takim razie Kaka ma już hat-tricka. No świetnie. Oj, 4-1. Leon Goretzka. Młody Niemiec równie zmęczony. Zagrywa do Wernera, no i jednak skończy się to golem. Co Batland robił? Ja nie wiem. Naprawdę. Na szczęście, no niby w 18 lepiej trochę te interwencje mają wyglądać, ale sam fakt, że... O, to było dobre. Tak przeleciał obok tej piłki, straszne. A teraz, o, wiecie co, może piąta wpadnie. No nie mówcie, że będzie bramka kontaktowa. Owszem, Didawi, 3-4, jednak jako, że jest to naprawdę dosłownie ostatnia minuta spotkania, to nie ma opcji, by przeciwnik wyrównał. No nie ma, nie ma. Nie róbcie sobie jaj ze mnie. Naprawdę, Smalling, no. Dziękuję bardzo, zwycięstwo. No, chciałem powiedzieć, że w własnym stylu jednak ta końcówka była beznadziejna, więc po prostu zwycięstwo. I to Pato zostaje zawodnikiem tego meczu, dwie bramki. Kaka też grał dobrze. Hat-tricka zdobył przecież. Spotkanie numer 2 przed nami, mierzymy się z dobrym składem z Premier League. Mam nadzieję, że w tym spotkaniu Kaka zdobędzie tego hat-tricka naprawdę. Kaka, no i na coś takiego liczyłem. Costa nie zdołał wrzucić, tylko rzut rożny. Ojojoj, nie wiem jak to się udało, jednak piłka doszła do Pato, ten jednak nie wiedział co z nią zrobić. Marlo znalazł Kakę z przodu, miejmy nadzieję, że nie ulegnie. Ruletka, nie była chyba potrzebna, jednak czy Costa wpakuje to z tak ostrego kąta? Jeszcze Pato. Było blisko. Jak nie bramka, to może asysta. I co, znów na liście strzelców Pato? Nie chce mi się w to wierzyć. Nie zrobiłem tego specjalnie, bo on nie trafił. Miałem inny pomysł. O jeny, oby tylko to się skończyło bramką. Kaka oddaje piłkę komuś. Marlos nie trafia do siatki. To była prawdziwa żoga bonito. Piękna gra i jakim cudem on tego nie trafił. Trochę się wkurzyłem, ponieważ przed chwilą powinniśmy być świadkami pięknej bramki, a wyszło jak zawsze, no. Kaka pokazuje odrobinę swojej magii, nie przedobrzył, tylko trzeba tutaj jednak podać do partnera. Marlos, klasyczna sztuczka, oddaje piłkę partnerowi. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze nie. Kaka odebrał piłkę Van Dijkowi, to musi być... Do końca meczu coraz mniej czasu, ja naprawdę nie mam zamiaru grać do grywki. Liczę na właśnie teraz magię Musy albo magię Kaki, który jest sam na sam z bramkarzem i to musi... Nie wpadło! Casemiro! Jak ja go nie lubię, znaczy ja go lubię, ale on niby ma chyba 88 strzelania na karcie. Gdzie? Gdzie? Musa? Nie wiem jak, ale utrzymał się przy piłce. Ahmed Musa, podanie, Kaka, gol, 1-0. 5 minut przed końcem, to się tak musiało skończyć. Teraz jestem zadowolony, dziękuję bardzo. Niby chciałem uderzać Nigeryjczykiem, ale właściwie chciałem mieć pewnego gola, bo z Batlandem wiecie jak to jest. Możecie mieć setkę, a on i tak to wyjmie. Tego nie miał jak wyjąć. Cała drużyna się cieszy, wszyscy są szczęśliwi. No i Kaka, to jest Kaka. Przeciwnik chyba chciałby dojść dalej, ponieważ przeprowadza A, też wpuszcza Musę. No mój Musa jest troszkę lepszy, kolego. I o tym mówiłem, że mój Musa jest lepszy. Czy przelob... I o tym mówiłem! Widzicie, setka. To było coś więcej niż setka. A on co? On broni. Kurde. Nie róbcie sobie ze mnie żartów. Dobrze, Batland. Obronił setkę, obronił. Ale... No bez jaj, bez jedos. Halo? Jeszcze kurier dzwonił w trakcie, no... Coutinho! Po paczkę muszę iść, no! Dobra. Jeszcze to wygram. Jego Musa sam na sam z Batlandem radzi sobie lepiej. Son! 2-3. Memphis? Oczywiście, że poda do partnera. Marcelo nie zablokował i dwa. Nie mam zamiaru jakoś przeżywać, bo i tak chciałem po prostu przetestować kartę Kaki. Nie zawiódł mnie, choć jego największym minusem jest to, że kompletnie nie ma wytrzymałości. No niestety jednak... W dogrywce go po prostu nie było. Ten mecz był trochę dziwny, ale
tak jest życie. Dwa mecze, dwie bramki, jedna asysta. Spoko karta, ale bez szału, prawdę mówiąc. Dribbling na normalnym poziomie, strzały mogłyby być lepsze. Do podań nie mogę się przyczepić, jednak jego największym mankamentem jest brak wytrzymałości. No niestety, piłkarz dobry na 70-60 minut później, go na boisku niestety nie ma. No cóż, film zwykły, krótki, ale po prostu musiałem zagrać tą kartą. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, pozdrawiam. Cześć.